Hejże, witajcie w filmiku instruktażowym, który postanowiłem nakręcić specjalnie dla Was. Oczywiście dla kolegów mniej doświadczonych, którzy nie mają obeznania w tym, boją się tego, znaczy nie boją, tylko wiadoma sprawa, że wszystko co nowe jest dla nas takie trochę straszne. No tak by, tak jest ze wszystkim i tak jest, gdy pierwszy raz podchodzi się do zestawu. No nie każdy z nas ma tatę, który jeździ na ciężarówkach, nie każdy z nas wychował się w rodzinie, powiedzmy tak, trackerskiej, nie każdy z nas miał okazję kiedykolwiek widzieć, jak się podczepia zestaw z naczepą, ponieważ gro, że tak się wyrażę, firm, które szkolą kierowców, ma oczywiście takie zestawy, jak mają na egzaminie. Na egzaminie, o ile ja wiem, chociaż może się mylę, bo nie jestem nieomylny, na egzaminach są przeważnie jakieś tam many z przyczepami, wiecie, ze sztywnym dyszlem. I tym się egzaminuje. Nie widziałem jeszcze egzaminu, gdzie by jechali z naczepą. Także dlatego, że tak jest, to wszyscy ci instruktorzy zamawiają takie samochody, jak mają egzaminy. Na jakich są egzaminy. Gdzieniegdzie jeszcze zdarza się, że jakiś biedny lok albo coś w tym stylu ma, nie mają kasy na podobny zestaw. No ja się na przykład uczyłem na staże dwusecie z przyczepą taką, że jak wszedłem na egzaminie, to nie wiedziałem, co ugryźć. Także pamiętam, że było mi ciężko, no ale się udało jakoś. Także firmy starają się po prostu, żebyście mieli identyczne samochody na egzaminie, na kursie jak na egzaminie. Dlatego właśnie większość z nas nie miała nigdy pojęcia. Niektórzy nawet nie mieli pojęcia o odczepianiu naczepy od zestawu, a co dopiero o podczepianiu naczepy. Słuchajcie, jest to cholernie proste. Cholernie proste, tylko trzeba uważać na kilka spraw. I te sprawy Wam po prostu w tym filmiku, który widzicie pod spodem, bo moja facjata jest w tym momencie najmniej ważna. Najważniejsza, ważna jest ta animacja, którą teraz widzicie. A więc tak, naczepa moja firmowa Tracker TV, samochód, koń siodłowy, trzy ośki, postanowiłem pójść na całość. Widzicie naczepę, która stoi, naczepa ma... Tylko teraz tak, mam tu problem drobny, ponieważ nie pamiętam SMS, a raczej Facebook. Być może ktoś z Was napisał do mnie akurat jak kręcę ten film. Nie pamiętam, jak czerwony guzik jest wyciągnięty, czy jak jest wciśnięty, to naczepa jest zablokowana. W każdym razie ja tutaj ustaliłem, że wyciągnięty guzik, czyli naczepa jest zablokowana. Wciśnięty, naczepa jest wolna, koła się kręcą. Także tutaj mamy tak, wciśnięty guzik, klin pod kołami, opuszczone łapy. Trzy główne rzeczy, które trzeba zrobić, żeby odpiąć naczepę. Żeby ona się nie stoczyła, żeby ona nie upadła. Także to są bardzo ważne rzeczy, szczególnie klin pod kołem. Może być z przodu, raczej z przodu. Ja kładę szczególnie pod rampą, jak jestem. Wiadomo, że w tył mi naczepa nie pojedzie, jakie to logiczne. I tu macie typową naczepę, oczywiście narysowaną w sposób, powiedziałbym, bardzo piękny, jak na moje umiejętności graficzne. To jest dziwne, ponieważ ja jestem, powiedziałbym, beztalenciem kompletnym, ale ta naczepa, przyznam, że mi wyszła. No ale słuchajcie, żeby nie przedukrać. Tu jest typowy przykład podczepiania samochodu, czyli musicie ten koniec przyjechać, ustawić go na wprost do naczepy. No i co się dzieje dalej? Ja staram się ten film oczywiście, no bo wiecie, zrobiłem najpierw animację, później ją chcę po prostu synchronizować. No i zobaczcie. Auto cofa pod naczepę. Teraz mnie cofało. Cofa. I stop. Pierwszy etap, jaki mamy tutaj, to etap, który bardzo trzeba uważać. Jest to etap, powiedziałbym, bardzo ciężki, ponieważ musicie wyśrodkować na lusterkach przeważnie, no bo na lusterkach uczą cofać, żeby koła konia wchodziły idealnie, jak są, wiecie, boki naczepy, żeby chowały się idealnie pod tą naczepą. Wtedy mamy pewność, że siodło, które jest z tyłu, po podniesieniu będzie idealnie na środku naczepy, iż ten klin wejdzie idealnie właśnie w to siodło i się zatrzaśnie. Dlatego właśnie sprawdzamy ten poziom i najlepiej jest, chociaż powiedzą Wam niektórzy inaczej, ale najlepiej jest, jak siodło lekko jedzie po dole naczepy.
tylko musicie uważać, bo parę takich zapięć i zdrapiecie sobie smar z siodła. Musicie też pamiętać, żeby to siodło było zawsze nasmarowane. Na siodle zawsze musi być smar, chyba że macie teflonowe, to wtedy nie. Ale na siodle, na tych starych siodłach zawsze musi być smar. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, jak tego smaru nie ma. Jak są kolejne, nieraz się auto może dziwnie zachować, także najlepiej niech na tym siodle będzie zawsze smar. I pamiętajcie też o jednym. Jak wchodzicie na naczepę, która jest często odpinana, uważajcie, żebyście się nie ubrudzili tym smarem, bo on cholernie ciężko schodzi. Z rąk, z ubrania, ze wszystkiego, z butów, uważajcie, szczególnie niebezpiecznie. Szczególnie narażeni jesteście, jak wchodzicie, jak zapinacie naczepę, kable i wszystko. Tego tutaj w animacji nie pokażę, bo to tam już zupełnie inna bajka. Ale musicie uważać, żeby właśnie nie ubrudzić się tym smarem, szczególnie tutaj bok naczepy, to kable jak bierzecie, to można się łatwo po prostu tym smarem ubrudzić, ponieważ ten smar właśnie podchodzi, wiecie, wysuwa się spod dołu naczepą, się jakoś tam przetłacza, aż wreszcie jest na zewnątrz. A nie daj Boże, jak zaglądniecie jeszcze pod naczepę, jak przejdziecie głową po tym smarze, nie powiem skąd wiem, ale można ciężko po prostu to później, nie da rady domyć. Sprawdzamy poziom ciężarówki. Jeżeli ciężarówka, tutaj macie taką jeszcze informację dla Was, zawarłem w tym filmie, który widzicie pode mną, że musicie patrzeć, tu dokładnie bierzecie pilota i ustalacie sobie na pilocie ten właśnie poziom i wjeżdżacie pod naczepę. Bardzo ważna sprawa, którą tutaj należy w tym miejscu poruszyć. Musicie mieć wyrównany samochód. Najlepiej wyjść. Nikt Wam nie każe robić tego na raz. Musicie mieć wyrównany samochód, jeżeli chodzi podniesione na poduszkach do góry. Podnosi się tylna oś samochodu ciężarowego. Musicie mieć go akurat tak w takim, że tak powiem, w takiej pozycji, żeby to siodło może nawet lekko podnieść naczepę. To się nic nie stanie. Łapy się lekko uniosą, bo i tak przydałoby się, żebyście te łapy trochę unieśli, żeby łatwiej było je później zwinąć. Te łapy, bo jeżeli nie zrobi się tego, bardzo ciężko idzie. Także jak macie te naczepę już tak lekko podniesioną, ale powoli. Jak już lekko podnieśliście naczepę i wcofaliście w ten klin, musicie usłyszeć charakterystyczne kliknięcie. Jest to znak, że zapadka się zapadła i bolec naczepy jest za tą zapadką i już nie wyjdzie. Bata nie ma na to, żeby to wyszło. Nie ma bata. Ale musicie pamiętać, żeby lekko podnieść, ale nie całe łapy, żeby one wisiały w górze. Żeby lekko ją podnieść, żeby ona była lekko podniesiona i żeby to siodło szorowało. Wtedy macie pewność, że ona jest super zapięte. I nie ma prawa, żeby się ono wyczepiło. No nie ma bata po prostu. Chyba, że coś tam pęknie, siodło wam spadnie. To się nie zdarza, ale wszystko się może zdarzyć. Teraz tak. Charakterystyczne kliknięcie musicie słyszeć. To kliknięcie jest słyszalne dość głośno. Niekiedy się zdarza, że będziecie musieli mocniej walnąć, żeby się ono zahaczyło, ale starajcie się delikatnie, bo to jest jednak sprzęt, żebyście czasami nie zablokowali sobie tego siodła, żeby nie było przypadków, że nie możecie potem tego odpiąć. Ta zapadka, ona zapadnie się i wtedy jesteście zapięci i wtedy macie pewność, że to po prostu wszystko jest tak, jak być powinno, no i po prostu fajnie działa. Słuchajcie, dalej. Pamiętajcie, żeby się zawsze upewniać o tym, że naczepa jest po prostu zawsze zapięta. Słuchajcie, następny etapik. Podnoszenie lekko do góry całego zestawu, tak jak widzicie teraz na zdjęciu. Jak już macie, bo oczywiście delikatnie podnieśliście ten zestaw, delikatnie, żeby tylko sunęło się to siodło po dole naczepy, żeby ładnie ładnie po prostu, wiecie, zapiąć to siodełko. Słuchajcie, ja i większość moich kolegów robimy to w ten sposób, że po podniesieniu tego zestawu delikatnie, tak jak jest... Słuchajcie, ja może przesadziłem trochę na tej animacji, bo to jest faktycznie trochę tak na moje oko przesadzone, bo przecież nie podniesiecie aż tak, tylko wiecie, mówiłem Wam, nie jestem rysownikiem. Jak już macie tak podniesiony samochód, jak na obrazku, delikatnie, to możecie sobie zobaczyć, czy dobrze zapięliście siodło. Najlepiej wyciągnąć wtedy klin spod kół, co nam zaraz oczywiście powie nam ta animacja, po podniesieniu zestawu na poduszkach. Wyciągamy klin spod kół, widzicie, klin już tutaj powoli jest wyciągany. I po tym, jak wyciągnęliśmy ten klin,
możemy zrobić tak. Tak jak ja to przeważnie zawsze robię. Tego już nie będę pokazywał na animacji, bo to jest, to ja wam to mogę po prostu wytłumaczyć, bo to nie jest wcale aż takie, o już tam ciężarówka ruszyła, to nie jest wcale nie wiadomo jakie trudne. Wejść do samochodu i przód, tył, spróbować. Przeważnie będzie tak, jak są zablokowane koła i jest dobrze zapięty sobie samochód, łapy jeszcze nie są jeszcze schowane, musicie o tym pamiętać, nie są schowane łapy, że samochód aż tak jakby mielibyście wrażenie, że ktoś was trzyma w tył, a jak w przód, to że lekko podnosi się samochód. Wtedy jest dobrze zapięty wóz. Jeżeli będzie źle, no to jeżeli dacie w przód, no to on pojedzie, ale się nic nie stanie, ponieważ no, będziecie widzieć, że auto jedzie do przodu. Będziecie widzieć wszystko, także to nie ma tam tego. To najlepiej robić bez podłączonych po prostu kabli i wtedy macie zupełną pewność, że to auto jest dobrze zapięte. Auto po tym, jak jest dobrze zapięte, po podłączeniu kabli, co nie pokazywałem wam już tego na animacji, jak widzicie, auto delikatnie, powolutku, po oczywiście schowaniu łap, bo też musicie o tym pamiętać, autko sobie spokojnie ruszy, ruszasz czy nie ruszasz. Jeszcze wam tylko taką rzecz powiem, pamiętajcie o czerwonym guziku później na końcu. To jest bardzo ważne, ponieważ ten czerwony guzik, który jest na początku, jak przyjechaliście wciśnięty albo wyciśnięty, musicie o tym pamiętać, że ten guzik blokuje naczepę. Jeżeli go nie wyciągniecie, to może być tak, że niektóre naczepy, jeżeli mają coś spieprzone, za przeproszeniem, to będziecie ciągnąć za sobą jedno koło, które się nie będzie kręciło. A jeżeli jest wszystko w porządku, no to będziecie w ogóle mielić w miejscu i nic nie zrobicie. Także musicie pamiętać o tym, żeby ten hamulec był wyciśnięty, bo przeważnie jak ktoś zostawia naczepę, a jest odpowiedzialny, to zawsze to kółko wyciągnie. A wy musicie je tylko później włożyć, żeby naczepa się odpowietrzyła i po prostu jechać. Musicie nieraz o tym pamiętać, bo jak jest zima na przykład, jak jest lód, no to nie oszukujmy się, możecie ciągnąć za sobą naczepę i nic się nie stanie po prostu, nic nie będzie się paliło ani nic, ale będziecie jechać z zablokowanymi kołami. Jeżeli naczepa jest, że tak powiem, zdrowa, jeżeli jest wszystko w porządku. Także pokazałem wam mniej więcej na filmie, jak to wszystko ma wyglądać. Mam nadzieję, że coś z tego filmu wyciągniecie. Jeżeli coś przegapiłem, jeżeli coś ominąłem, jak się, że tak powiem, składa łapy, tego nie będę pokazywał na filmie, bo to się mija z celem. Chciałbym wam to pokazać po prostu na żywym, na samochodzie. Na samochodzie, ale na razie póki co nie mam takiej możliwości. A dużo pytań jest właśnie takich odnośnie zapięcia samochodu ciężarowego, także skoro takie pytania się pojawiają, to proszę bardzo, filmik macie specjalnie ode mnie od trackera. Dobra, słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że ten film jakoś do was wam się jakoś przyda, no bo to tam może się każdemu przydać. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych produkcjach, a będzie ich trochę. Na razie.